Szymon Kołecki, jesteśmy już po wydarzeniu, czyli pikniku charytatywnym dla Mii z pomocą, po sparingu z Krzysztofem Diablo Włodarczykiem. Jak wrażenia pierwsze? Zapytam o najpierw o oczywiście o wrażenia ze sparingu, bo świetna reakcja publiczności. No i daliście radę, panowie. No tak, byliśmy mówili na trzy rundki, ale naprawdę dało się czuć, kiedy Krzysiek wstrzymywał ręce, bo nawet te ciosy, które dochodziły, to odczuwałem, że w końcówce Krzysiek je zatrzymuje, także za to mu dzięki. Wynika z tego, że znamy się już kilkanaście lat i jakoś przez ten czas chyba mu nie dokuczyłem, skoro się nie wyżył dzisiaj na ringu. Także trochę poboksowaliśmy, trochę akcji pokazaliśmy, nawet że ludziom się podobało. Byłem świadkiem jeszcze prywatnej rozmowy pod namiotem i gdzieś tam poprawiał technikę, coś oceniał, coś mówił, coś doradzał troszeczkę, nie? No tak, no rozgrzewaliśmy się trochę wspólnie przed walką, bo jakby trochę ograniczone tej warunki, dzisiaj nie było trenerów do tarczowania, nie było narożników, także musieliśmy się wspólnie trochę rozgrzać. Ja, żeby trochę być lepiej przygotowanym, jeszcze wczoraj obejrzałem sobie ze trzy walki Krzyśka, żeby być przygotowanym na jego najlepsze akcje, najczęściej powtarzające się, także na kilka byłem gotowych, ale na szczęście, tak jak powiedziałem, Krzysiek nie wykonywał ich z całą mocą i precyzją. Faktycznie te ręce są takie ciężkie, czuję się tą różnicę pomiędzy zawodnikami MMA a zawodnikami boksu, jeśli można w ogóle to porównać? Dzisiaj tego nie jestem w stanie porównać, dlatego że czułem, kiedy Krzysiek wstrzymywał te ciosy, także poza tam paroma ciosami na dół, to one nie robiły jakoś różnicy. Natomiast w samej sile ciosu ja myślę, że to nie jest aż taka duża różnica, natomiast w ilości i powtarzalności na pewno byłaby różnica, bo jednak taki dobry bokser jak Krzysiek pewnie jest w stanie kilkadziesiąt takich ciosów w każdej rundzie wyprowadzić i kilkadziesiąt mocnych. U nas w MMA aż takiej serii, takiej częstotliwości z taką mocą nie ma, także boks jest zupełnie czymś innym. Boks! Proszę przyjrzeć się, jaka jest kontrola dystansu, w jaki sposób panowie wyprowadzają ciosy. Teraz clinch, wyk, box. Praca na nogach, bardzo dokładna, szukanie, trafienia, wyprzedzenie, połowienie. Dobra kombinacja. Wyprowadzenie, świetny lewy, z czego mistrz słynie. Szymon Kołecki analitycznie, nawet o sparingu, ale też byli amatorzy, którzy wyszli, dwóch amatorów, i całkiem nieźle sobie tam radzili. Przynajmniej jeden, no naprawdę bardzo, bardzo widać, że miał jakieś doświadczenie. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że to były dwie osoby o wielkim sercu, bo oni wylicytowali te rundki sparingowe ze mną i z Krzyśkiem, także wpłacili dosyć pokaźną gotówkę na leczenie mi i to jest z tego punktu widzenia są największymi bohaterami, ale również trzeba docenić to, że się nie bali przed szerszą publicznością na takim dużym, można powiedzieć, festynie, wyszli, zaboksowali. Ze mną to jakby nie jest problem, ale Krzysiek jest mistrzem świata i dla mnie dzisiaj to było dużym zaszczytem skrzyżować z nim rękawice, także, a mimo wszystko gdzieś tam duży respekt czułem, dlatego tym większe brawa dla panów, którzy wylicytowali te rundki, bo no, wykazali się również dużą odwagą. Ja zapytam jeszcze, bo były obalenia też elementy MMA, nie było tak do końca tego boksu, troszkę dla zabawy, troszkę show musiało być i widziałem, że fajnie ludzie to kupili, bo zazwyczaj to żądają krwi, a tutaj jednak troszeczkę bardziej, powiedzmy, podeszli do tego z wyrozumiałością. No dzisiaj przede wszystkim jest impreza charytatywna, także tutaj o krew trudno by było i ani byśmy nie chcieli, ani nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek tego oczekiwał. Oczywiście trochę poboksowaliśmy, trochę ciosów gdzieś tam weszło, było trochę zabawy, trochę klinczu, trochę blokowania sędziego, różne były elementy, także była zabawa również z osobami, które wylicytowały te rundki sparingowe, także myślę, że było wesoło, tak jak powiedziałeś, kibice fajnie zareagowali, dopingowali gdzieś tam nas wszystkich i była dobra zabawa. Fajnie, że w Ciechanowie, że tutaj na miejscu udało się to wszystko zorganizować. Rodzice są stąd, z Ciechanowa, tak? Tak, tak. Rodzice są z Ciechanowa. Tata mi, to jest mój kolega, z którym ja jakieś trenowałem, podnoszenie ciężarów. Znamy się od wielu, wielu lat. Mało tego, z tatą mi dosyć często też trenuje, bo on oprócz tego trochę boksuje i czasami przychodzi w soboty gdzieś tam mi popomagać w przygotowaniach, bo dosyć wysoki chłopak i nieźle boksuje. Także mam też okazję z dziewczynki, dla której dzisiaj się tu zebraliśmy, z jej tatą też potrenować i popoksować. Także fajnie, że to jest na miejscu, ale mówię, gdzie by to nie było, to dla nich pewnie byśmy się zebrali i pomogli, bo się znamy dosyć długo.
forma sportowa. Dzisiaj to była taka forma, powiedzmy, przejściowa, czy po prostu były jakieś specjalne przygotowania pod ten występ? Pod ten występ były tylko przygotowania taktyczne, bo tak jak powiedziałem, wczoraj obejrzałem kilka walk Krzyśka, natomiast fizycznych jakichś nie było, dlatego że ja po walce mojej poprzedniej w KSW gdzieś tam rozbiłem trochę rękę i od miesiąca praktycznie nie trenuję, nie sparuję, a mało tego, jeszcze 10 dni temu złapałem manginę i dopiero 2 dni temu skończyłem antybiotyki, także no, nie bardzo mogłem potrenować w tym okresie, ale fajnie, że jakby tutaj forma fizyczna nie była bardzo oczekiwana przez nikogo. Takie plenerowe, bo jednak trzeba też zauważyć, że byliście na słońcu, było dość gorąco i mimo, że jest to, powiedzmy, zamknęło się to w jakichś 20-30 minutach, to jednak chyba też ta temperatura jednak trochę gdzieś tam oddziaływała, czy nie? Wody nie mieliście w ogóle. Znaczy ja miałem ze sobą, tak, później tutaj zorganizowano nam. Nie, ja jakoś nie odczuwałem, ponieważ to była zabawa, gdzieś tam trochę przerwy, trochę wiaterek omiatał, bo mimo, że jest słońce, to gdzieś tam wiaterek można było poczuć. Były też przerwy, wchodzili panowie, którzy wylicytowali walkę, także można było odpocząć. Także gdzieś tam męczące to na pewno nie było. Jakaś dłuższa współpraca z Krzysztofem Diablo Wodarczykiem, jakieś wymiany doświadczeń, no bo wiadomo, znacie się troszeczkę, ale tak powiedzmy chyba pierwszy raz mieliście okazję gdzieś sobie cokolwiek porobić, tak? Znaczy sportowo na pewno tak, z Krzyśkiem znamy się już wielu, wielu lat, myślę, że już 15 lat temu spotkaliśmy się na balach mistrzów sportu, także z Krzyśkiem naprawdę się znamy długo, natomiast sportowo nigdy nie pracowaliśmy, ale dzisiaj w imieniu trenera Mirka Okińskiego przekazałem mu zaproszenie, że gdyby kiedykolwiek się zdecydował na MMA, to Mirek go bardzo serdecznie, ja oczywiście też zapraszam, na pewno jeśli by chciał kiedykolwiek zawalczyć, to u Mirka bardzo dużo się może nauczyć. Jest w ogóle taka chęć, bo widziałem, że w namiocie tam coś żeście przez moment robili, później też gdzieś na ringu. Dużo czasu by zajęło Krzysztofowi przystosowanie się do walki MMA, czy raczej w sportach walki to tak naprawdę wszystko jest kwestią pracy? Znaczy ja gdzieś tam nie mogę zdradzić do końca tego, o czym rozmawialiśmy, ale na pewno Krzysiek jest z tych lepszych fizycznie przygotowanych bokserów, którym byłoby łatwiej przekształcić się na MMA. Trudno powiedzieć, ile czasu, jakiego przeciwnika i tak dalej, ale Krzysiek jest pracowity i myślę, że gdyby się zdecydował, na pewno by żadnego obciachu nie było, toczyłby dobre walki sportowe na pewno. Ty robisz to też z pasji w dużej mierze, bo pieniądze to jest jedna rzecz, natomiast pasja to jest druga rzecz, a ciekawe, co Krzysztofowi by przyświecało, czy chciałby gdzieś się konfrontować, no bo mówi się tutaj o jakichś pojedynkach, może Artur Szpilka w MMA, albo chyba raczej w boksie, gdzieś ten pojedynek tam wisi w powietrzu. No wiem, że Krzysiek ma na pewno ciekawe propozycje różnych konfrontacji, dlatego na pewno aspekty finansowe nie byłyby jedyną pokusą, która miałaby skłonić Krzyśka do walki w MMA, aczkolwiek to oczywiście jego by trzeba było zapytać, co by miało go do tego skłonić. Z tego co wiem, na razie ma propozycję walki w boksie i przynajmniej w najbliższym czasie chyba przy tym zostanie, ale tak jak jeszcze raz powtarzam, trener Mirek Okiński go zapraszał, gdyby kiedykolwiek zdecydował się na MMA, to my mu chętnie pomożemy. Te klincze, takie tego typu rzeczy, to też jednak by były przydatne nawet w boksie, bo nawet z pozycji pięściarza to gdzieś się troszeczkę przydają, bo ty to przerobiłeś. Tak, ja nawet wczoraj oglądałem Krzyśka walki, bo zastanawiałem się, czy tam jakby za mocno się rozpędzał, jak go klinczować, jak się ustawiać i widziałem, jak on dwa razy czy trzy znokautował z klinczu lewym sierpowym ludzi i po tym klinczu starałem się głowę mieć po jego drugiej stronie, a nie po stronie wolnej ręki, bo on z klinczu również bardzo dobrze bije, także myślę, że no, byłby w stanie się szybko przystosować. Czy w tej chwili, powiedzmy, to co dzisiaj, ta cała akcja charytatywna, która poszła, to tak naprawdę to jest pierwsza akcja, czy będzie więcej tych akcji, czy to jest już taka akcja, która zamyka jakby temat tych pieniędzy i operacji dla dziecka? Tego nie wiem, jaka będzie częstotliwość. Na pewno są zbiórki i podeślę link, będzie można zamieścić i tam na pewno największa praca nad wsparciem. Natomiast imprez na pewno plenerowych jeszcze kilka będzie, aczkolwiek harmonogramu nie znam. Jest kilka miesięcy na zebranie potrzebnej kwoty, zanim dojdzie do operacji, także myślę, że kilka imprez na pewno jeszcze będzie. Szymon, bardzo dziękuję za tak wspaniałe tutaj zaproszenie, bo mówię, przyjechałem i strasznie się cieszę z tego. Ani przez moment nie żałowałem, że w ogóle jadę i zarwałem sobotę. Cieszyłem się z tego, także fajna impreza. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie i też, tak jak powiedziałem, w szczytnym celu namawiamy naszych widzów, czytelników, żeby po prostu tutaj podrzucimy oczywiście link,
wszystkie dostępne informacje. Jeśli ktoś zechce wspomóc, a myślę, że osoba mistrza olimpijskiego jest taką wizytówką tej akcji, więc myślę, że warto tutaj pomagać i znajdziecie pewnie wszystkie informacje. Dziękuję bardzo, Szymon. Dziękuję za przyjazd. Wszystkich serdecznie zapraszamy zawsze do Ciechanowa i liczymy na wsparcie i na pomoc. Pozdrawiam, do zobaczenia.